Nie będzie w tobie więcej słońce za światłość we dnie, ani światło miesiąca w tobie świecić będzie, ale Pan w tobie świecić będzie światłością wieczną, a Bóg twój będzie wielmożnością twoją. Księga Izajasza, 60 rozdział, werset 16. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły, albowiem oświeca je chwała Boża, a lampą jego jest baranek. Księga Objawienia, 21 rozdział, 23 werset. Tak, musimy na wszystko patrzeć w Bożym świetle. To bardzo wyraźne proroctwo wypełni się dla Izraela podczas Nowego Przymierza, czyli tysiącletniego Królestwa Pokoju, a dla wszystkich świętych w wieczności. Myśli Boże były od zawsze i są na zawsze. W wieczności będzie szlachetniejsza światłość, niezrównane słońce, które zastąpi podaż wszystkich świateł. Również wizji Jana nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły, albowiem oświeca je chwała Boża, a lampą jego jest baranek, jak widzimy w Objawieniu w 21 rozdziale, 23 wersecie. Również dzieła i drogi Boże, jego charakter i wierność, jego wszechobecna zażyła bliskość, społeczność i miłość będą stanowiły wieczny temat i materiał do rozmyślań i kontemplacji. Wiecznie nowa pieśń wykupionych będzie stałą pieśnią ziemi. Jak kosztowne są dla mnie myśli Twoje, o Boże, jakże wielka jest ich liczba, choćbym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Tak mówi Psalm 139, wersety 17 do 18. Życie może być teraz dla ciebie ponurym krajobrazem, ale chwalebny czas zmartwychwstania jest bliski, kiedy zostanie ogłoszone radosne oświadczenie: oto minęła zima. Przyszedł czas śpiewania. Wstańże tedy, najmilsza moja, najpiękniejsza moja, a przyjdź. Tak mówi pieśń nad pieśniami, drugi rozdział, 11 do 13 wersetu. Błogosławiona przyszłość. W Bożej światłości będziemy widzieć światło, jak mówi Psalm 36, werset 9. Wszystkie niewyjaśnione rzeczy teraźniejszości staną się świetliste dla chwały tego niezachodzącego słońca. Możemy być tego pewni, ponieważ On mówi: zaiste tak będzie, jak umyśliłem, a dojdzie to, jak uradziłem. Księga Izajasza, 14 rozdział, 24 werset. Więc jak widzimy ze Słowa Bożego, będzie czas światłości, nie będzie w tobie więcej słońca za światłość we dnie, ani światło miesiąca tobie świecić będzie, ale Pan w tobie świecić będzie światłością wieczną, a Bóg twój będzie wielmożnością twoją, a miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły, albowiem oświeca je chwała Boża, a chwałą jego jest baranek. A czy ty już chodzisz w świetle Bożym? Aby chodzić w świetle Bożym, musisz uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, który jest światłem świata. Pan Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem. Poza Nim nie ma Zbawiciela. Tylko imię Jezus jest dane pod niebem, abyśmy wierząc w Pana Jezusa Chrystusa byli raz na zawsze zbawieni. Niezależnie od tego, jakie uczynki wykonamy, wykonaliśmy lub wykonujemy. Wszystko jest oparte na doskonałym dziele Pana Jezusa Chrystusa, gdy umarł na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał i usiadł po prawicy Ojca. Pan Jezus przyjdzie niedługo, być może jeszcze dziś, aby zabrać swoich wierzących do nieba. Więc uwierz Pana Jezusa, będziesz zbawiony. Jeśli uwierzysz Pana Jezusa, wtedy pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, zamiast do piekła, na które zasłużyłeś. Dlatego uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi.